Yo, yo. Witamy serdecznie. Tak już tak, żeby nas było dobrze widać. Bardzo chcieliśmy tutaj, znaczy ja może bardziej, usiąść w tych pięknych naszych śliwach, które właśnie zakwitły. Widać nas? Widać Moniu, ciebie widać dobrze, widać, bardziej widać. Tak, dasz radę się jest świetnie. Wyprosto, albo ja troszkę tutaj spróbuję jeszcze. Dobra, grunt, żeby było widać śliwy. O, pięknie. Nam tu, wiecie, pięknie pachnie dzisiaj. Tak, pachną te śliwy. Oj, 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 oj. Miło się będzie gadać. Więc jest naprawdę super. No oczywiście wszyscy my też bardzo czekamy na deszcz. Też nasze tu obserwacje są takie, że rzeczywiście no tak suchych, niziutkich, malutkich potoczków naszych górskich to żeśmy nie widzieli. Więc no, nas też to bardzo niepokoi. Tu z naszymi sąsiadami, którzy właśnie chcą owce spokojnie paść i tutaj z wielu przyczyn wszyscy bardzo czekamy na deszcz. No niby dzisiaj po południu ma być, ale ten poranek póki co tego nie zapowiada. No może ten wiatr troszkę zapowiada, że może coś się ruszy. Deszcz spadnie. No oby. Ale no, no nie da się mimo wszystko powiedzieć, że po prostu, że jest tak pięknie i tak śliczna wiosna. Mam nadzieję, że trochę tego czujecie. No wiemy, że jesteście z nami. Zygmunt, wiemy, że jesteście z nami, naprawdę wiemy, ale jednak oprócz tej wirtualnej obecności bardzo się cieszymy, jak możemy się dzielić tą naszą przestrzenią, naszym domem, tak w realu, no i czekamy bardzo już na was, ale może już wnet. Zdaje się, że teraz o 10:00 pan premier ogłasza kolejne odmrożenia naszego życia, więc może i o nas też coś jest, że już można gości przyjmować. No nic, idziemy dalej z naszymi małżeńskimi kwarantannowymi sprawami. Trochę w tych ostatnich filmikach nam to uciekło, że przecież cały ten pomysł, cały ten cykl wziął się z tego, że jesteśmy zamknięci wszyscy w domach. My tak już od 8 lat tutaj w tym naszym górskim zamknięciu i odosobnieniu. No i się tym dzielimy naszymi doświadczeniami. Myślę, że już tutaj się możemy rozgrzewać, co? Zdawać już to, co dzisiaj mamy mówić. Tak jest. Kto miał być, to kto już miał jest. Być, to się połączył, a kto odsłucha później, to odsłucha później. Proszę bardzo. Proszę bardzo, co? Bo już tutaj czas tak leci. W poniedziałek mówiliśmy o takim według nas fundamentalnym i najważniejszym i przełomowym zjawisku, które musi się pojawić między żoną a mężem, żeby relacja małżeńska ruszyła z kopyta, i to według nas jest taki moment, kiedy zaczynamy otwarcie rozmawiać ze sobą na temat naszej wspólnej relacji, na temat tego, czy jesteśmy w niej szczęśliwi, co możemy zrobić, żebyśmy byli szczęśliwsi, kiedy to się w ogóle staje otwartym tematem, nasze przeżywanie naszej relacji, nasze komunikowanie tego, czego potrzebujemy, co nas cieszy, co nam daje poczucie bycia kochanymi. Kiedy właśnie to zaczyna być tematem naszej wspólnej rozmowy i wspólnej naszej troski. Tak, tak. Tak to tak było. Z grubsza przypomnienie tak poniedziałkowego live'u. Tak. A dzisiaj kolejny krok, kolejny kamień milowy. Drugi kamień milowy, który bardzo jest jakby związany właśnie z tym. Nazwaliśmy go tak, że kiedy właśnie to zaczynamy robić w małżeństwie, następuje wielka przemiana naszego myślenia i patrzenia i zaczynamy postrzegać wszystko, co nas otacza, wszystko, co robimy, wszystkie nasze relacje przez pryzmat naszego szczęścia małżeńskiego. Wszystko, co jest w naszym życiu, odnosi się jakoś do naszej relacji małżeńskiej. Nie ma takiej rzeczy, która jakby nie rzutowałaby na to, jak jest między nami. Więc to jakby w praktyce polega na też na przykład na tym, że kiedy podejmujemy różne decyzje w sprawie właśnie jakiejś naszej pracy, działalności społecznej, rozwoju naukowego, hobby, jakieś pielęgnowania jakichś relacji towarzyskich, rodzinnych i tak dalej, wszystko to odnosimy do kontekstu naszej wspólnej relacji małżeńskiej. Tak, no to jest bardzo, to jest proces, bo to może to nie jest taki krok typowy, że o, od dzisiaj to się dzieje, tylko to jest proces, jak zaczynamy ujawniać naszą wspólną troskę o małżeństwo, nie tylko wyrzucamy nasze bóle, niedosyty, tęsknoty, które są związane z naszą relacją, bo to nie o to chodzi, tylko chodzi o
taki spokojny, jakby budujący naszą relację, namysł, czym w ogóle nasze małżeństwo dzisiaj jest i czym byśmy chcieli, żeby było i jak byśmy chcieli, żeby ono wyglądało. Jak to się zaczyna dziać, to ten spokojny proces, powolny, ale no bardzo skuteczny, zresztą on na początku ma taką bardzo mocną dynamikę, powoduje, że wszystkie inne przestrzenie naszego życia zaczynają być dopasowywane w jakimś sensie do tego, kim my chcemy być jako małżeństwo. To jest, może jakby to tak opisać, że gdybyśmy tak się po prostu zastanowili, siebie zapytali, czy dla nas nasze małżeństwo jest ważne, czy jest najważniejsze, no to wiele z nas, wszyscy pewnie powiedzą, że jest ważne, na pewno by chcieli, żeby było ważne, pewnie wielu z nas, że najważniejsze, że to jest coś, co nas tworzy, co jest dla nas właśnie takie, no takim naszym oddechem, środowiskiem życia, czymś niezbędnym, po prostu ono jest. To jeżeli się, i to jest w sferze idei, w sferze pragnień, marzeń, chcenia, natomiast jak zrobimy, zadamy sobie to samo pytanie, no dobra, ale jakie miejsce w naszym praktycznym, bieżącym, codziennym, całodobowym życiu zajmuje nasze małżeństwo? I to nie chodzi o to, jak zajmuje nas, czy poświęcamy czas na jakieś posiedzenie chwilę razem, czy kupienie kwiatka, czy coś. Bo przecież wszystko w pewnym sensie pracujemy dla rodziny, robimy dla rodziny. Nie. Ile emocji, ile myśli jest skierowanych na to, żeby nasze małżeństwo szło do przodu, się rozwijało, żebyśmy byli bliżej siebie. Ile czasu poświęcamy na namysł nad tym, jak zorganizować nasze życie, żeby małżeństwo było szczęśliwe. I znowu proste porównanie. Takie samo pytanie, ile czasu poświęcamy na to, żeby nasze dzieci były szczęśliwe? Ile myślenia, ile emocji? Zobaczcie, wydaje mi się, przynajmniej my, bardzo dużo. Ile czasu, ile myślenia, ile emocji poświęcamy na pracę? I mówię, jakby nie o to chodzi, że ktoś wychodzi, wraca, to jest jakiś element, o tym jeszcze kiedyś powiemy, ale w ogóle naszego przestrzeni naszego serca i umysłu, ile zajmuje praca, a ile małżeństwo. Prawda, zastanawiamy się, jak z tym pogadać, z tamtym, prawda, ta praca w nas żyje cały czas. Czy w nas tak żyje troska o małżeństwo, o to, że to jest nasza podstawowa droga życia? Tak, i to, co powinno właśnie, wiecie, w tym procesie się wydarzyć, to takie coś powinno się wydarzyć, że ta rzeczywiście nasza relacja i nasze szczęście rzeczywiście stają się czymś jedynym, wyjątkowym. To jest relacja, która jest jakby zupełnie inna niż wszystkie inne relacje. Nie jest po prostu jedną z wielu ważnych moich relacji, które mam w życiu, tylko jest absolutnie relacją fundamentalną. Nie jest właśnie jedną z wielu rzeczy, która gdzieś tam muszę wcisnąć, tylko jest czymś najważniejszym, że to jest też bardzo ważne, że patrzymy na tą naszą relację razem, czyli nie tylko ja jakby mówię, co mnie boli, czego ja potrzebuję, co mi daje szczęście, Jacek, co jakby podobnie, tylko zaczynamy też właśnie na naszą relację patrzeć razem i też na różne obszary naszego życia patrzeć razem. To może, wiecie, to takie jest jakby oczywiste, a może jakby męczące, że my tak to powtarzamy, ale może to jest tak jak często że z tym, że teoria właśnie jest jakby oczywista, jest znana, a kiedy przychodzi do praktyki, okazuje się, że to jest bardzo jakby takie trudne. To, co mi się wydaje ważne, oczywiście takie mocne skupienie na tej relacji małżeńskiej, bo teraz można zacząć się zastanawiać, to co mamy tylko siedzieć i rozmawiać o sobie i w ogóle nie wychodzić z domu i patrzeć sobie w oczy. To oczywiście, myślę, że wszyscy o tym wiedzą, to nie oznacza, że my mamy się wyizolować od świata i zerwać relacje i w ogóle zamknąć się w swoim domu i skupić się tylko na sobie i tworzyć jakąś taką toksyczną symbiozę, w której po prostu jesteśmy zamknięci i uzależnieni od siebie nawzajem. Broń Boże, ale to oznacza, że ta granica między naszą relacją a wszystkimi innymi relacjami na świecie, czyli relacjami z naszymi rodzicami, z naszymi, nie, współpracownikami w pracy, czy z naszymi dziećmi, czy z kuzynami, ta relacja musi być bardzo wyraziście jakby odgraniczona. My musimy to jakby mieć świadomość, że ta relacja jest wyjątkowa i że ta granica jest mocna tej naszej relacji w stosunku do innych ludzi i to też musi być jakby odczuwalne dla wszystkich z zewnątrz, że to jest jakaś granica naszej właśnie jedności, bycia razem, która też jest nienaruszalna, nie?
Wydaje mi się, że to jest szczególnie pewnie ważne, kiedy na przykład załóżmy mój mąż pracowałby w pracy, ściśle współpracował na przykład z kobietami lub ja w drugą stronę z mężczyznami. To jest bardzo ważne dla takiej stabilności poczucia bezpieczeństwa w małżeństwie, że to nikt jakby inny, nic innego nie jest ważniejsze niż nasze szczęście, niż nasza relacja. Tak, no tak, tylko mówię, tu dużo ważniejszy jest taki element jakby pewnego procesu mentalnego i emocjonalnego. Jakby tak, to dopiero powoduje poustawianie wszystkich innych rzeczy w taki sposób, że one nie rodzą napięcia. Nie wiem, jak jest u was, ale no i u nas nieraz jakby tak bywało, czasem tak bywa, a wiemy, że też wiele małżeństw się z tym boryka, że te inne rzeczy, w których żyjemy, rodzą napięcia między nami. No właśnie mówię, ta nieszczęsna praca, ale właśnie też relacje, czy z rodzicami, czy z kimś innym, czy właśnie ten czas poświęcany na dzieci, to są rzeczy zewnętrzne wobec naszego małżeństwa, a które rodzą napięcia między nami. I ten krok, o którym teraz właśnie mówimy, ta przemiana myślenia, że małżeństwo staje się priorytetem, że wartość małżeństwa jest nadrzędna w stosunku do innych wartości, zaczyna uruchamiać taki proces, że te inne wartości, priorytety, które mamy, zyskują zupełnie nową, o wiele lepszą jakość. To nie jest tak, że jak w małżeństwie będziemy szczęśliwsi, to inne rzeczy nam się posypią i że tu jest jakaś konkurencja. Wręcz przeciwnie, dojrzała, priorytetowa relacja małżeńska powoduje, że inne rzeczy tak naprawdę jakby zyskują nowy, o wiele sensowniejszy blask. I na tym polega ten rozwój. Tu nie jest, to nie mówimy o przepychance. Tylko mówimy o tym, że dopiero wspólne oczy małżeńskie, a nie moje prywatne, moje pojedyncze, tylko wspólne oczy małżeńskie dopiero pozwalają patrzeć na te wszystkie przestrzenie w taki sposób, że on nas, każdego z nas osobna i nas jako małżeństwo, zresztą już całą rodzinę też, zupełnie inaczej rozwija. To powoduje też, że wszystkie tak naprawdę sprawy, które nawet jakby prowadzimy w życiu indywidualnie, nie wiem, poza domem, poza rodziną, stają się wspólnymi sprawami. Czyli jak podejmujemy jakiekolwiek działania, decyzje, ruchy życiowe, rozwoje i tak dalej, zawsze wiem, że jakby konsekwencje mojej decyzji dotykają, znaczy ponosi też Jacek, który na przykład musi się zajmować w tym czasie dziećmi, że wszystko, co ja robię, właśnie jest konsekwencją dla niego, dla mnie i też dla naszej wspólnej relacji. Kiedy przegadujemy długofalowo różne obszary naszego życia, też i wspólne, indywidualne, bo chodzi mi o to, że to nie jest tak, że trzeba, wiecie, przez całe życie po prostu o wszystkich absolutnie drobiazgach po prostu rozmawiać ze sobą i w nieskończoność ustalać te same sprawy. Po prostu im dłużej, czy tam, nie wiem, im częściej o jakichś rzeczach przez pewien czas rozmawiamy, zaczynamy się rozumieć, zaczynamy rozumieć perspektywę drugiej osoby, wypracowujemy w ogóle jakąś wspólną naszą perspektywę na różne rzeczy i też jakby dużo zgodniej i harmonijniej działamy, podejmujemy jakieś decyzje zaangażowania, pracę, rozwój i tak dalej, kiedy wiemy, jak druga osoba na podobne rzeczy patrzy, jak przeżywa, jaki to będzie miało wpływ właśnie na naszą relację. Nie? Uczymy się jakby tego, jak cały świat ma się do nas. Tak jest. Myślę, że jakoś tam to jest jakby trudne opisywanie tego, jak rozwija się relacja, ale mam nadzieję, że coś z tego, czego my doświadczamy i doświadczaliśmy, udało nam się przekazać. Tak, w piątek, dzisiaj już środa, nie? No właśnie, w piątek będzie 1 maja. Majówka, która no niestety się nie odbędzie na starych zasadach, nie będziemy mieli pełnego domu gości i tutaj hałasu na łąkach, ale postaramy się zrobić jakiś taki live, który będzie miał majówkowy smak. No tak, jak pogoda Jak pozwoli. pogoda pozwoli, a jak nie pozwoli, to będzie bardzo poważnie. Bardzo poważnie. A czy mogę jeszcze tylko jedną rzecz podsumować Proszę. odnośnie dzisiejszego? Mogę, czy nie? Tak. Będziesz się denerwował? Nie. Dobra, ale nie, bo to jest bardzo bliska mi myśl, którą ja bardzo chciałabym z wami się podzielić. Wydaje mi się, że kiedy małżeństwo i relacja małżeńska jest szczęśliwa i jest priorytetem w stosunku do innych różnych obszarów naszego życia i przeżywamy ją razem i szczęśliwie i tak w taki sposób pełny i spełniony,
ta relacja się staje dla męża i żony takim schronieniem. Wiecie, ja takie mam takie bardzo budowlano-przestrzenne odczucie, jak to mówię, że kiedy się wszystko inne sypnie, kiedy właśnie ktoś nam w jakiejś relacji dowali, kiedy w pracy się nie układa, kiedy brakuje pieniędzy, kiedy przychodzą różne... Kiedy jest wirus. Kiedy jest koronawirus i właśnie różne kryzysy i trudy, które uderzają w nas. Ta relacja, to poczucie bezpieczeństwa, to, że ktoś jest po mojej stronie, że mnie kocha, że to jest niesamowite doświadczenie właśnie takiego schronienia się w relacji z mężem lub żoną oczywiście. Więc... Tak jest. Tak jest. Amen. Tego Wam życzymy. Trzymajcie bardzo się dziękujemy. Dzielnie. Dziękujemy wszystkim. Pozdrawiamy Gdańsk, pozdrawiamy Kraków, pozdrawiamy Warszawę, Poznań i wszystkich, którzy się do nas potem miło odzywają. Tak, oczywiście, bo wiatr zawiał, więc dobra pora na komunikat pogodowy. Już pokazuję, co tam za tymi śliwami widać.